Jeszcze zima, jeszcze zima, jeszcze zima, jeszcze zima. Te prace i ogłosić przetarg. I jeżeli sobie jeszcze zima. Montaż dwóch win, jednej po północnej, a drugiej po południowej stronie kładki. Wymagamy, będziemy wymagać, aby te windy spełniały standardy i były. Jeszcze zima, jeszcze zima. Jeszcze zima. Wentylację, ogrzewanie, kanalizację głosową, monitoring, być wandale odporne, czyli biały śnieg. Również pomieścić czy zabrać naraz około 10 osób. Również, aby zamontować te dwie windy, musimy. Także widzicie Państwo, z wyższej półki i zmienić układ, urządzenia, i kamery, i z monitoringu. To wszystko jest potrzebne. Zaprojektujemy dodatkowe oświetlenie. Przy okazji tych robót przebudujemy również wszystko wspólny ciąg potrzebne. Pieszy rowerowy po północnej stronie kładki. Przestrzeń tak. Wspólna zostanie zmieniona na drogę dla rowerów wszystko oraz potrzebne. Na oddzielny chodnik. Tutaj podkreślam te prace na urządzenia z wyższej półki. Będziemy chcieli przeprowadzić. Wpisują się właśnie w cały projekt Dostępna Łazienkowska. W sumie na całej trasie łazienkowskiej jest 11 węzłów przesiadkowych z przystankami komunikacyjnymi. Politechnika, Marszałkowska, Plac na Rozdrożu, Torwar, Kanonowo-Płaski. I bardzo z wyjątkiem węzła Saska nie jest przystosowana do osób z niepełnosprawnościami. W związku z tym chcemy to zmienić i w ramach projektu wszystko będziemy wykonywać montaż wind właśnie potrzebne. Bardzo jest. Droga jeszcze daleka, ale bardzo jest. Założenie, aby właśnie ciąg trasy łazienkowskiej przystosowywać sukcesywnie w ramach posiadanych środków finansowych. Także trasa łazienkowska z niepełnosprawnościami, proszę Państwa, dla osób starszych. I no takie gadanie baranie, nie? Taki jest cel.